Telewizja Fight Time, Akademickie Mistrzostwa Polski Zbigniew Zając, a ze mną prezes Polskiej Unii Karate Paweł Połtorzecki. Witam pana prezesa. Witam serdecznie, dzień dobry. Rozumiem, że właśnie te zawody pana sprowadzają tutaj do nas, do Wrocławia, na Uniwersytet Przyrodniczy. Dokładnie, dokładnie. Byłem bardzo ciekaw, jak wyglądała w tej chwili rywalizacja w ramach sportu akademickiego. Ostatni raz podejrzewam, że byłem gdzieś około 2-3 lata temu na zawodach, na Mistrzostwach Polski w Opolu. W tej chwili no, byłem bardzo ciekawy, jaki jest poziom, ilu zawodników, ale z informacji wiem, że 31 uczelni z ponad 100 zawodników. Myślę, że frekwencja dobra. Po COVID-zie wiemy, że gdyby nie COVID, mogłoby być więcej, ale myślę, wydaje mi się, że jest wszystko w porządku. Polskie karate idzie do przodu zdecydowanie. Ostatnio wygraliście sprawę w sądzie administracyjnym. Proszę troszeczkę nam przybliżyć tą całą sytuację. Od 13 kwietnia Polska Unia Karate stała się członkiem Światowej Organizacji Karate i od tamtego czasu no, chcieliśmy być Polskim Związkiem Sportowym. No, wiadomo, że procedury trwały. No, w związku z tym, że w sporcie karate działał Polski Związek Karate, no, nie mogliśmy zostać związkiem sportowym. Tak? Mieliśmy kongres, tak? W kongresie była ratyfikowana decyzja Komitetu Wykonawczego i zostaliśmy przyjęci jednogłośnie do Światowej Organizacji Karate. Więc od tamtego czasu, czyli od tego 5 listopada, byliśmy pełnoprawnym członkiem World Karate Federation. Co w takim razie w tej chwili, żebyście mogli być pełnoprawnym związkiem? Rozumiem, że pan minister musi jeszcze złożyć ten jeden ważny podpis pod tym, żebyście znaleźli się z puli sportów opłacanych przez Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. Dokładnie, dokładnie. No, czekaliśmy na ten moment bardzo długo. Teraz w piątek ta decyzja, przepraszam, w czwartek ta decyzja zapadła w Naczelnym Sądzie Administracyjnym. Bardzo się cieszymy, że znaczy, wiadomo, nie zależało nam na tym, żeby Polski Związek stracił status, ale no, nie było innego w tej chwili wyjścia. No, nie mogły funkcjonować dwa związki w jednym sporcie, więc decyzja no, moim zdaniem słuszna, jedyna. Teraz w piątek złożyliśmy nowy wniosek o utworzenie Związku Sportowego, Polskiego Związku Sportowego i bardzo się cieszę, że będziemy w gronie właśnie tych dyscyplin, które no, funkcjonują jako takie pełnowartościowe, bym powiedział. No to wróćmy w takim razie do karate, no już nie do tej organizacyjnej części, ale do tej sportowej. Mistrzostwa Europy za nami, piąte miejsce Macieja Gębki. Troszkę chcieliście więcej? Mieliście trochę więcej apetytów? No tak, ja osobiście liczyłem na minimum dwa medale. Na dwa medale, no Maciek tutaj, można powiedzieć, z turniejów na turniej pchnie się do góry, tak? Liczyliśmy na Dorotę, no coś tam nie wyszło, trochę z taktyką być może, no nie wyszło, tak? Ale ja jestem pełen optymizmu. Mamy w tej chwili jeszcze kwalifikacje do igrzysk, mam nadzieję, że no uda się komukolwiek wywalczyć, chociaż jednej osobie. Będziemy oczywiście trzymać kciuki bardzo gorąco, mamy naprawdę no zdolną tą młodzież i no zrobią wszystko. Ja jestem dobrej myśli i no trzeba po prostu w to wierzyć. Jaki w takim razie plan na najbliższe kilka tygodni, bo tak naprawdę myślę, że niedługo będziemy rozmawiać o tym, że Igrzyska Olimpijskie i polskie karate właśnie tam się znajduje. Plan na najbliższe tygodnie. No myślę, że teraz bardzo intensywnie będzie odbywało się szkolenie w klubach macierzystych tych zawodników, ponieważ my jako Polska Unia Karate, no nas nie stać, żeby zorganizować szkolenie centralne. No też nie możemy obciążać kosztami te kluby, żeby się gdzieś tam spotkać i szkolić. No po prostu przez te 3 lata ci zawodnicy wydali ogromną ilość pieniędzy, a my jako Polska Unia Karate zrobiliśmy wszystko, co moglibyśmy zrobić dla nich, wspierając ich. Więc no teraz tylko praca w klubach i no myślę, że ta praca przyniesie oczekiwane rezultaty. Akademickie Mistrzostwa Polski, tak jak pan powiedział, 31 uczelni, ponad setka zawodników. Rozumiem, że Polska Unia Karate jak najbardziej widzi tą współpracę ze środowiskiem akademickim. Oczywiście bardzo się cieszymy, że karate jest w gronie tych dyscyplin rozgrywanych w ramach sportu akademickiego. Wiemy o tym, że w przyszłym roku, w 2022, mają się odbyć Mistrzostwa Europy, Akademickie Mistrzostwa Europy w karate w Łodzi, więc podejrzewam, że już na tych mistrzostwach może nie będzie wyłoniona kadra, bo to jest jeszcze rok czasu, ale już ci zawodnicy będą się powoli przygotowywać do startu w tej bardzo ważnej imprezie dla zawodników, dla studentów. Bardzo dziękuję panie prezesie. Bardzo liczę, że jeszcze wielokrotnie będziemy się spotykać. Telewizja Fight Time wspiera wszystkie sporty walki, w tym
do tego grona dołącza również karate olimpijskie, karate WKF. Dziękuję bardzo. Dziękuję.